Matko Najświętsza, nasza codzienna modlitwa apelowa to proste trzy słowa: jestem, pamiętam, czuwam. Wypowiadamy je patrząc w Twe pełne serdecznej troski oblicze. Ty jesteś nam natchnieniem do ufnego powierzania się Bogu. Ty jesteś nam wzorem apelowego, codziennego zawierzenia. Przypominamy sobie, że jesteś przy Bogu i dla Boga, kiedy mówisz swoje fiat. Ty pierwsza, najbardziej dojrzale z ludzi, najpełniej mówisz Panu: jestem przy Tobie, jestem cała Twoja i cała dla Ciebie. I nie ma w tym słowie żadnej przesady. Jest to prawda Twego ducha, prawda radosnego, bezinteresownego tak dla Bożej woli. Pomagaj nam mówić: jestem przy Tobie z sercem otwartym, bez żadnych ale, dla woli Bożej. Szczególnie kiedy przychodzi krzyż choroby, osamotnienia, różnych trudności i konieczności zmian naszych ludzkich tylko planów. Kiedy wypowiadamy apelowe słowo pamiętam, pamiętam o Tobie, to przypominamy sobie najpierw, że Ty, o Matko, pamiętasz i że Ty nosisz w swoim sercu wszystkie sprawy Jezusa. Ty żyjesz Jego tajemnicą. Z wdzięcznością rozważasz wielkie Boże dzieła, jakie dokonują się w Twoim życiu. Prosimy, Maryjo, pomagaj nam mówić apelowe pamiętam tak, by zamieniało się ono w żywe, w gorliwe zapatrzenie w Ciebie, w Twoje piękno, które jest dziełem Boga samego. A przy tym pomagaj nam pamiętać o obecności Boga w naszych sercach, zapraszać Go jak Ty do naszego życia, zapraszać Go na nasze kręte ścieżki, by On je prostował. Pamięć o Bogu to swoisty egzorcyzm, co uwalnia nas od trwania na ciemnych ścieżkach grzechu ciężkiego. Maryjo, idziemy jeszcze do apelowego słowa czuwam. Patrzymy, jak Ty byłaś dla Jezusa, jak czuwałaś przy Nim. Twoje matczyne serce uczy nas trwania, wspierania, dbania o tych, których kochamy, których są nam powierzeni. Czuwasz przy małym Jezusie, a potem czuwasz, wyczekując każdego Jego powrotu do domu. Jednak najbardziej wymownym Twym czuwaniem jest obecność na Golgocie i w Wieczerniku. Tam czuwasz, trwasz z sercem otwartym przy umierającym Jezusie, a potem przy wylęknionych uczniach, by miłość opromieniła wszystko. Wspierałaś ich trwając na modlitwie. Tak oto, Matko, wspieraj i nas, by nasze apelowe czuwam było stałością w wierze, byśmy nie stali się chorągiewkami, którymi każdy powiew wiatru steruje jak chce, by nic nie złamało naszego duchowego kręgosłupa. Czujna służebnico Pańska, ucz nas być gorliwymi świadkami wiary, czujnie strzegącymi w sobie Ewangelii Jezusa. Teraz swoje zawierzenie wypowiedzą uczestnicy ogólnopolskiej pielgrzymki ochotniczych chówców pracy. Wielka Boga człowieka, Matko, Bogu Rodzico, Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, dzisiaj przed Tobą staje młodzież, wychowawcy i kierownictwo ochotniczych chówców pracy zgromadzeni na swojej 31. pielgrzymce do Twojego tronu. Stajemy przed Tobą, Matko, by podziękować Ci za to, że opiekujesz się nami. Mimo różnych zawirowań dziękujemy Ci także za to, że możemy dziś być tu,
u Ciebie jako rodzina ochotniczych chówców pracy i prosić Cię o to, byś wyprosiła nam u swojego Syna odnowienie wiary, nadziei i miłości. Prosimy o łaskę osobistego spotkania z Chrystusem dla każdego z nas. Maryjo, za naszym patronem świętym Janem Pawłem II, który 26 maja 1982 roku tymi słowami zwracał się do Ciebie. Dziś polecam Ci, o Matko, i zawierzam współczesne młode pokolenie. Ten młody las, który wyrósł pośród starszego lasu. Młody las serc i sumień. Spraw, aby te serca i te sumienia były zdrowe, aby niosły w sobie to całe dziedzictwo, któremu na imię Polska. Dziedzictwo prawd i wartości. Równocześnie dziedzictwo trudów i ofiar. Maryjo, pod Twoją opiekę oddaję dziś młodzież ochotniczych chówców pracy. Byś wymodliła dla nich łaskę życia dobrego, pięknego, czystego, zgodnego z wolą Bożą dla każdego z nich. Oddaję Ci, Mamo, wszystkie rodziny, prosząc, by stawały się odpowiednimi środowiskami wychowania dla dorastających młodych ludzi. Wejrzyj, proszę, szczególnie na te rodziny, które przeżywają różnego rodzaju trudności duchowe, materialne, wychowawcze, zdrowotne. Proszę Cię, Matko, w intencji wszystkich wychowawców, nauczycieli, o umocnienie ich w misji. Proszę Cię za wszystkich duszpasterzy, którzy zajmują się młodzieżą, by umieli przekazać jej Ewangelię. Matko Jasnogórska, która dana nam jesteś przez opatrzność, przyjmij dziś całą rodzinę ochotniczych chówców pracy i wychowuj w szkole miłości, abyśmy osiągnęli świętość. Spraw, by nasza rodzina całkowicie należała do Ciebie i wszystko czyniła z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Amen. Rozważamy różańcową tajemnicę zwiastowania Pańskiego. Modlimy się o pokój i zakończenie wszelkich działań wojennych, szczególnie na Ukrainie. Prosimy o nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników. Prosimy za cały Kościół Święty, za Ojca Świętego Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów. Polecamy szczególnie tegorocznych neoprezbiterów, tych, którzy w tym roku przyjmą święcenia kapłańskie. Polecamy wszystkich kapłanów, którzy świętują swoje rocznice święceń, szczególnie w miesiącu maju. Polecamy nasz episkopat z jego przewodniczącym oraz z księdzem prymasem, naszą archidiecezję częstochowską z księdzem arcybiskupem Wacławem. Pamiętamy o osobach życia konsekrowanego. Prosimy za Polskę, za naszych rodaków rozsianych po świecie. Polecamy tych, którzy prosili nas o modlitwę. W codziennych intencjach prosimy o łaskę zdrowia dla Reginy, Józefa, Danuty Bernal, Marceliny Bodylskiej, Władysławy Górskiej z Paprotni, 17-letniego Maksymiliana chorego na białaczkę. Polecamy wszystkich naszych bliskich. Polecamy Grzegorza w 50. rocznicę urodzin, modląc się za jego bliskich. Modlimy się za Nikolę, Agnieszkę, Nikolę w dniu bierzmowania. Składamy na ołtarzu księgę modlitwy apelowej. Modlimy się za wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry, za konfratrów paulińskiego zakonu, za wszystkie wspólnoty duszpasterskie przy sanktuarium. Polecamy ojca generała i przeora Jasnej Góry. Modlimy się o nowe powołania. Prosimy za media katolickie, telewizję Trwam, Radio Maryja, Jasna Góra, Fiat. Zawierzamy pielgrzymów dnia dzisiejszego, szczególnie dzieci pierwszokomunijne, młodzież szkolną wraz z rodzicami, uczestników pielgrzymki OHP, pielgrzymów z diecezji pelplińskiej, z parafii świętego Józefa w miejscowości Płocisz, z parafii świętego Filipa i Jakuba, miejscowość Obkaz, pielgrzymów z Rzekuni, z Teratyna, z Rusinowic, ośrodka. Polecamy pielgrzymów z Pielgrzymowic w archidiecezji katowickiej. Polecamy tych, którzy szczególnie prosili nas dzisiaj o modlitwę. Zawierzamy parafii świętego Wawrzyńca w Rossoszycy w dniu nawiedzenia wizerunku Pani Jasnogórskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nas pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.